Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Szczęść Boże, witajcie. Dzisiaj jedno słowo z Uster, gdzie głoszę rekolekcję jeszcze do wtorku, więc Polonie z okolic zapraszamy. A słowo, którym się dzisiaj modliłem, to władza. To słowo władza to dokładnie pytanie faryzeuszu uczony w piśmie do Jezusa dzisiaj, kto ci dał tę władzę, byś takie rzeczy czynił. I słuchajcie, to słowo władza, kiedy sięgnąłem do słownika greckiego, okazało się, że oznacza rodzaj władzy, który jest prawem wyboru, ale także prawem do czynienia wszędzie wszystkiego, na co ma się ochotę. To znaczy do czynienia w każdym miejscu tego, na co ma się ochotę. To pokazuje, jak wielką postrzegali władzę, jak wielką była władza postrzegana przez uczonych w piśmie i faryzuszów. Co więcej, oni widzieli tę władzę Jezusa, który gdziekolwiek jest, to robi to, co chce i ma absolutne prawo wyboru. Denerwowało ich to, wkurzało ich to, ale żądali od niego odpowiedzi. No i kiedy modliłem się tym słowem, to z jednej strony bardzo, bardzo jakoś mnie to po ludzku rozweseliło, tak, że Jezus po prostu tak im działał na nerwy w tym kontekście władzy. Dlaczego? Ponieważ to im, oni byli, inaczej, Jezus był jedynym, nad którym oni władzy nie mieli. Bo powiedzmy sobie szczerze, oni mieli władzę nad ludźmi, ale nie mieli nad Jezusem. On się im wymknął jako Żyd spod ich władzy. I często dzisiaj w Kościele jest tak, że ta władza, którą ma Kościół, czasami jest mylona z tą władzą, którą mieli faryzeusze i czyni w piśmie nad ludźmi. Władza, którą ma Kościół, nie jest władzą nad ludźmi. Władza, którą ma Kościół, jest władzą duchową. Jest władzą nad złem, ale jest władzą przede wszystkim w tym znaczeniu pozytywnym, władzą nad władzą, którą Bóg nam daje, by głosić Ewangelię, by dokonywać znaków i cudów, by sprawować sakramenty. To jest władza duchowa, nie nad ludźmi, ale władza w przestrzeni duchowej, na mocy której choćby i możemy sprawować sakramenty czy głosić słowo. Za każdym razem, kiedy we wspólnocie Kościoła dochodzi do pomylenia tych porządków i naszą władzę, którą daje Kościołowi Pan Bóg i nam daje przez święcenia, jeśli sobie pomylimy z władzą nad człowiekiem, władzą, która daje nam jakieś panowanie nad człowiekiem, to zawsze wchodzimy w przestrzeń jakiejś karykatury. Władza, która jest dana Kościołowi i władza, która wynika ze święceń, jest władzą duchową, a nie władzą nad drugim człowiekiem. I tego dzisiaj Jezus nas uczy. I nie daj Boże, Panie, uchroń nas, żebyśmy się w tym pomylili i byli jak faryzeusze i uczeni w piśmie, bo wtedy zawsze zdziwienie będzie budzić w nas władza, którą ma Jezus, to znaczy prawo wyboru, moc wyboru i robienie w każdym miejscu tego, co uważa za słuszne. Taką władzę ma Jezus, władzę duchową w tym względzie przekazał Kościołowi. No i mam nadzieję, że nigdy nie będzie dochodzić do pomylenia tego, czym jest ta władza w Kościele. A na koniec, kochani, zapraszam serdecznie oczywiście na dzisiejszy kolejny już odcinek naszych adwentowych rekolekcji. Jeśli macie zaległości, to trzeba wejść na Profeto, kliknąć rekolekcje internetowe i nadrobić zaległości. Pod filmem w linku w opisie mamy najnowszy odcinek, jak również ten do kategorii, gdzie możemy wszystkie odcinki nadrobić. A już na koniec, nasza wspólna modlitwa. Panie, prosimy Cię, byśmy
mogli doświadczać na co dzień Twojej władzy, duchowej władzy nad złem, byś także swojej władzy udzielał nam, którzy głosimy Ewangelię, tak żebyś udzielał nam duchowej władzy, abyśmy mogli, Panie, czynić znaki i cuda, które będą zapowiadały Ciebie w życiu naszych sióstr i braci, i byś nam z obfitością błogosławił. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.